Eureka. Zapowiadałam podróż do Krakowa, a zatem łączymy się ze studiem Radia Kraków, gdzie jest już mój gość, pan Krzysztof Czyżewski, współkurator wystawy zatytułowanej Jakob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Jakob Mertens przybył z Antwerpii do Krakowa w końcu XVI wieku. Jego dzieła zdobią miejsca sakralne, obecnie wiele z nich jest po konserwacji, udostępniono je zwiedzającym. Przypomnijmy, kim był, jak znalazł się w Polsce. Co my wiemy o jego życiu? Zachowało się trochę zmianek archiwalnych, ale one mają jak zwykle charakter nieco przypadkowy. Kilka informacji źródła nam przekazują, kiedy wstąpił do krakowskiego cechu malarskiego i kiedy przyjął prawo miejskie. Natomiast w gruncie rzeczy nie wiemy, kiedy przybył do Krakowa. To był jakiś koniec lat 80. wieku XVI. No i niestety nie wiemy, w jakich okolicznościach znalazł się w stolicy Królestwa Polskiego. Nie wiemy też, dlaczego ostatecznie zdecydował o pozostaniu w Krakowie, gdzie zakorzenił się, ożenił się. Ożenił się z Polką, Barbarą. Z mieszczanką krakowską, tak. Tutaj miał syna, który także wstąpił do cechu malarskiego. Z Antwerpii, z której pochodził, wypchnęły go wydarzenia i polityczne, i religijne, i kryzys ekonomiczny. Antwerpia, ogromne, niesłychanie ważne i pod względem gospodarczym, i pod względem religijnym, miasto flandryjskie, przeżywało ogromne trudności w czasach młodości Jakuba Mertensa. Trzeba przypomnieć, że teren Flandrii, Niderlandów, tereny obecnej Holandii, Belgii określano mianem Niderlandów, że to był teren wojny tak naprawdę religijnej między katolikami a przedstawicielami chrześcijaństwa reformowanego i to była także wojna ideowa. Kościoły miejscowe, a przede wszystkim katedra, były ogołocone z obrazów, ołtarzy, nagrobków nawet. Wyrzucano po prostu z kościołów wszelkie obrazy. Mertens wyjechał z Antwerpii wtedy, kiedy połowa mieszkańców właściwie wyjechała. Nie wiemy, czy względy religijne kierowały głównie Mertensem, czy ekonomiczne. Te drugie są zresztą bardziej prawdopodobną. Po prostu najpewniej nie był w stanie znaleźć pracy. Być może, że nasza wystawa spowoduje większe zainteresowanie Mertensem także za granicą, wśród badaczy sztuki północnej i być może znajdą się jakieś dokumenty, które nam przybliżą okoliczności wyjazdu Mertensa z Antwerpii, a być może także znajdą się jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty mówiące o jego przybyciu do Krakowa. No może przybliżą nam motywację tego malarza, jeśli chodzi o pozostanie w stolicy Królestwa Polskiego. Walory artystyczne mistrza detalu, jak zwano Mertensa, doceniano. Widoczne wpływy niderlandzkie są podkreślane na ekspozycji. Czym się one charakteryzują? Około 1600 roku mamy do czynienia ze swoistą sztuką międzynarodową właściwie w całej Europie. Mówimy oczywiście o Mertensie jako malarzu niderlandzkim, malarzu reprezentującym manierę, którą określamy mianem maniery niderlandzkiej właśnie, stylu niderlandzkiego, w opozycji do stylu włoskiego. W Krakowie ta dychotomia jest zauważalna, ponieważ najważniejszym, właściwie najbardziej znanym malarzem działającym w naszym mieście około 1600 roku był Tomasz de la Bella, pochodzący z Wenecji. A z drugiej strony właśnie mamy twórczość Antwerpijczyka Jakoba Mertensa. Wenecjanin w ogromnym stopniu posługiwał się grafikami niderlandzkimi. Zarówno u Mertensa, jak i u Tomasza de la Belli, jak i u wielu innych malarzy krakowskich działających na przełomie XVI-XVII wieku mamy do czynienia z wielorakimi inspiracjami. Zasadniczą inspiracją dla nich były grafiki. Grafiki na wielką skalę produkowane w ośrodkach niderlandzkich, ale to nie znaczy, że reprezentujące wyłącznie dzieła niderlandzkie, ponieważ ogromną rolę w tym czasie odgrywało malarstwo włoskie, sztuka włoska. Trzeba pamiętać o tym, że Flamandowie, oni podróżowali do Rzymu, podróżowali do innych ośrodków włoskich, przywozili inspiracje, więc w gruncie rzeczy mamy do czynienia około 1600 roku z żywą wymianą wzajemnych inspiracji, wymianą form, która prowadziła do swego rodzaju ujednolicenia stylu. Pytam też o konkretną formy. Jaka jest ta charakterystyka stylu? Styl, można powiedzieć, to jest manieryzm niderlandzki po prostu. Formy złożone pod względem kompozycyjnym, wyrafinowane, pozy wymyślne, skręty postaci, kolorystyka. Manieryzm w ogóle, ale także i manieryzm niderlandzki charakteryzuje się stosowaniem bardzo nieoczywistej palety barwnej, to znaczy dalekiej od rzeczywistości. We wspaniałej scenie Ogrojca, właśnie z kościoła
Kościoła Mariackiego z ołtarza, który jest głównym dziełem Mertensa w Krakowie. Tam mamy postać świętego Piotra, który ma szatę wierzchnią czerwoną, a szatę spodnią takiej bardzo trudno do określenia tonacji szaro-błękitnawej. Ale tych zestawień kolorystycznych jest bardzo wiele, takich zaskakujących. Ważne jest to też, że w obrębie poszczególnych szat, w poszczególnych fragmentach obrazu mamy zestawienia barw przeciwstawnych. Bardzo charakterystyczne są różnego rodzaju żółcienie, róże, fiolety. To trzeba oczywiście zobaczyć, natomiast to są te cechy, które doskonale opisują, można powiedzieć, definiują malarstwo Jakuba Mertensa i wpisują się idealnie w malarstwo tego czasu północnej Europy, także i Antwerpii. To ten kontekst niderlandzki, a oprócz obrazów mamy rysunki, cenne rzeźby, dzieła z trudno dostępnych kolekcji i zbiorów. Nie można ich tak na co dzień zobaczyć. Mertens jest niewątpliwie bohaterem tej wystawy. Od niego każdy zwiedzający niejako wychodzi, ogląda jego dzieła w pierwszej sali, natomiast wokoło i w kolejnej sali może obejrzeć dzieła malarzy krakowskich działających około 1600 roku i w pierwszych dziesiątkach lat wieku XVII. I dzieła bardzo interesujące, na przykład kopie późnośredniowiecznych obrazów malowane na złotym tle około 1600 roku, więc mamy do czynienia z bardzo charakterystycznym zjawiskiem historyzmu, nawiązywania do wcześniejszej epoki, przełomu XV-XVI wieku. Zebrane bardzo interesujące dzieła o charakterze importów. One wszystkie reprezentują manierę niderlandzką. One wszystkie wskazują na bardzo istotną rolę sztuki niderlandzkiej, także w Krakowie około 1600 roku, czy szerzej rzecz ujmując w Polsce na przełomie XVI-XVII i w XVII wieku. Dzieła albo po raz pierwszy pokazywane zwiedzającym. To jest zespół niewielki, ale naprawdę doborowy. Jeśli pani mówi o rysunkach, to rzeczywiście prezentujemy rysunek, który nie jest związany historycznie z Polską. Warto go było pokazać przy okazji naszej wystawy. To jest mianowicie rysunek pochodzący z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Powstał najprawdopodobniej w Monachium. I to jest także bardzo istotne, ponieważ duża kolonia artystów generalnie niderlandzkich działała w Monachium, stolicy Bawarii. I tam powstawały dzieła stricte niderlandzkie, wpływy niderlandzkie w Krakowie i w Polsce, one płynęły nie tylko bezpośrednio z samych Niderlandów, ale także z Monachium. I ten rysunek przedstawiający projekt świecznika z postacią Matki Boskiej z Dzieciątkiem, takie świeczniki zawieszano na środku katolickich kościołów, przykład właśnie takiej maniery niderlandzkiej, ale w wydaniu, można powiedzieć, monachijskim. Większą uwagę widzów niewątpliwie przyciągną dzieła z kości słoniowej. One wszystkie są niderlandzkie w stylu, ale powstały najpewniej w południowych Niemczech, albo w Monachium, albo w Augsburgu. Znakomity, miniaturowy ołtarzyk pochodzący z kościoła mariackiego, z hebanu, kości słoniowej i pół szlachetnych kamieni. No i rzecz, której nikt dotąd nie widział, nawet historycy sztuki go nie znają, krucyfiks klasztoru jezuitów przy kościele świętej Barbary. Płaskorzeźba umieszczona w szafce oszklonej, malowanej na czarno, na heban. I to jest rzeźba przedstawiająca opłakiwanie Chrystusa. Matka Boska opłakuje swojego zmarłego syna. No, dzieło zupełnie niesamowite wrażenie robiące, bo widzimy trójwymiarową twarz Matki Boskiej, która styka się z trójwymiarową twarzą Chrystusa. Otóż rzeźba jest wykonana z barwionego wosku, z naturalnych włosów, kości, paznokcie obu postaci są wykonane z rybich łusek. Tło jest haftowane, a więc mamy do czynienia z dziełem absolutnie unikatowym. Są takie dzieła wykonane techniką ceroplastyki, ale tej wielkości i tej klasy dzieł zachowało się niewiele, nie to, że w Polsce, ale w zbiorach światowych. Jak z perspektywy muzealnika czy badacza oceniamy wartość prezentowanych i posiadanych prac? Wystawa jest nową jakością w badaniach nad sztuką dawną w Polsce, dlatego że ogromnie dużo uwagi poświęcano malarstwu XIX-XX wieku, natomiast bardzo mało jest prezentacji dzieł sztuki wcześniejszej. Dzieła, które pokazujemy, nie tylko, że reprezentują interesujące kwestie historyczne czy ikonograficzne, ale ważne jest to, że pokazują wysoką jakość artystyczną. I zarówno dzieła Mertensa reprezentują wysoką wartość i warsztatową, i estetyczną, jak też i zgromadzone wokół nich dzieła malarstwa krakowskiego. Podsumowując naszą rozmowę, z której wynika, że Kraków jawi się nam jako ważne miejsce artystyczne baroku, okazuje się być znaczącym wątkiem sztuki europejskiej XVI i XVII wieku, jak mówił na otwarciu wystawy dyrektor Zamku na Wawelu, profesor Andrzej Betlej. Tak, Kraków w około 1600 roku to
jest miasto wciąż u szczytu swojej świetności. Kraków stracił wiodącą rolę wśród ośrodków miejskich w Polsce. Tutaj pomijam sprawę Gdańska, bo Gdańsk miał bardzo specyficzny status. Dopiero w wyniku zniszczenia w czasie potopu szwedzkiego. Kraków około 1600 roku jest siedzibą króla, siedzibą licznych zakonów wprowadzających reformę w duchu Soboru Trydenckiego, zakon dominikanów. Ich wielka świątynia gotycka właściwie na przełomie XVI i XVII wieku zyskała w znacznym stopniu zupełnie nowy wystrój. Ołtarze z obrazami malowanymi na złotym tle właśnie, o których wspominałem wcześniej. W wielu kościołach krakowskich powstają nowe ołtarze główne. No, w dwóch kościołach kazimierskich powstają ołtarze, które mają prawie 20 metrów wysokości. To są kolosy. Do wyposażenia, można powiedzieć, tych ołtarzy kościołów potrzebna jest ogromna liczba dzieł tak zwanej małej architektury, wykonywanych w drewnie, polichromowanych i złoconych, ale także obrazów i rzeźb. Środowisko malarzy krakowskich, wbrew temu, co się dotąd uważa, było bardzo żywym środowiskiem, żywo reagującym na prądy i wypracowującym własną drogę, jeśli chodzi o malarstwo kościelne, bo problem polega na tym, że wiemy, że w Krakowie powstawały martwe natury, powstawały na ogromną skalę portrety, powstawały zapewne obrazy alegoryczne, tylko tyle, że właściwie poza portretami nic się nie zachowało i zachowało się malarstwo religijne, ale też trzeba powiedzieć, że właśnie malarstwo religijne, a mówiąc dokładniej kościelne, było wówczas w Europie katolickiej polem eksperymentów, którym dopuszczalne były bardzo różne rozwiązania. Z jednej strony mamy skrajnie realistyczną twórczość Caravaggia, a z drugiej strony mamy właśnie obrazy na złotych tłach, które są preferowane w Krakowie. Nie byłoby tych dzieł, gdyby nie bardzo żywe środowisko kościelne, ale także gdyby nie środowisko mieszczańskie, gdyby nie mieszkający w Krakowie magnaci, osoby mające wystarczające fundusze, żeby dokonywać fundacji kościelnych, ale także, aby kolekcjonować dzieła sztuki. Kolekcje krakowskie są znane właściwie wyłącznie dzisiaj ze spisów inwentarycznych. Wystawa Jakob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600 w Zamku Królewskim na Wawelu potrwa do 16 kwietnia, a moim gościem w studiu Radia Kraków był pan Krzysztof Czyżewski, współkurator wystawy. Dziękuję panu za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Słuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.